Cześć, siemaneczko, wszystkich witam was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w GTA 4. No i oczywiście dzisiaj zajmiemy się Romanem, więc lecimy do jego salonu. Salonu taxi, mamy miksję, logowanie, o kurczę. We'll just get there. Damn these people. Hey Roman. Kój jest steroid team? Brucey, have you met my cousin, Nico? This is Brucey. We met online. Oh, lovemeet.net? Ha! No! In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucey's a dreamer. Uh-huh. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey! Screw you! Listen, man. You should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP style, come on! He's a cool guy. Yeah. No równo do mogu. Do dobiem preko interneta. Myślisz, to są lód? Dobra, lecimy do kafejki internetowej. Tak jak mówiłem. To jest chyba dość blisko. To jest tam chyba koło parku. Tak mi się wydaje. Oj, oj! Kurczę, wygiłem. No, to chyba będzie dość blisko. Tutaj gdzieś po lewej stronie. Okej, okay, mamy kafejkę. Schowamy sobie może jednak gnata. Z pracowniczką kafejki. My name's Nico. My cousin, he told me to come here. Roman? He called me about you. He's so funny. I set you up on that computer already. It's easy. Just follow the instructions on there. Okay? Okej, okay, dobra. Który to jest komputer? Chyba obojętnie, tak mi się wydaje. Dawaj ten. Dobra. Tutaj trzeba kliknąć. Web. Web. O kurczę, jakie... Ale mega podobne do GTA 5. Dobra. E-maile to chyba tutaj są. Jakiś nowy użytkownik? Dobra. Mnie nie interesuje. Co tu mamy? Pieniądze? Coś ciekawego w ogóle jest? Motoryzacja? Dzwoń? Turismo? Czy mogę te samochody sobie kupić? Czy jak to jest? Ten jaki fajny. Pojtyjąż mi się młochód. Ale raczej nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, abym mógł kupować tutaj te samochody. Chyba, że naprawdę się mylę. No kurczę, co mam zrobić na tym kompie? No, znajduję się na stronie głównej, no i co? No okej, no i co? Kliknij moja poczta. No tu. Konto zostało aktywowane. I to tyle chyba, nie? Okej, dobra. $1. Nara, nara. I to byłoby tyle? Oła, co to jest za misja? Śmieszna. Dobra, mamy misję chyba bodajże dla Faustyna.
Faustina. Jeszcze. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Later on. He going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? No, he can take care of that all by himself. Brucey is a major motorhead. He's going to send you emails about all the cars he wants, and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction! I'm the manager, man! Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? Aha, dobra. Czyli można dorabiać sobie kradąc auta i sprzedając je. No, raczej nie będę z tego korzystał. Hello. Hello. Is Mikhail home? No, he's out. Okay. Should I wait outside? No, no, come in. Oh, thank you. You're welcome. Sit down. Thank you. You want some tea? Sure. Mikhail doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians, uncivilized. Like immigrants. Oh, yeah? I know what you're thinking. It is a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. But then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me, that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people. Smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Huh. Well, I don't know about that. Привет, Лена. Привет, Ма. What is that? I tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Nico Bellic, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach people. To listen to you me. Want him to get us the money. Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail! Get out! So, what do you want? This prig who owes me money. Owns a garage in Chase Point.
I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Schottler on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Okej, dobra, czyli musimy zajumać ciężarówkę. Jedź do starej fabryki i znajdź ciężarówkę. Dobra, pożyczymy sobie jakieś fajne tutaj autko. Myślę, że... o, żółta strzała może być. Zobaczmy, jak to jest daleko w ogóle. Nie jest to wcale daleko. Sobie tutaj tak wyjedziemy. Elegancko. Cyk-fuk. Dobra. Ciśniemy i ciśniemy. Po tę ciężarówkę. Chyba bym się nigdzie nie rozbił przypadkowo. Kto tam się zatrzymuje na stopie? Chyba nikt. Prawo, 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 prawo. Oj. Wiecie, ja sobie delikatnie jednak ściszę. O, w ten sposób. Niech będzie. Michaiu. O, pierdziele. Nie, ale wam powiem tak szczerze, że jako fabuła to naprawdę jest ciekawa, ale gierka wizualnie no, zestarzała się i to dość potężnie. Jest wiele, wiele starszych gier, które lepiej wyglądają od GTA 4. To chyba będzie takie poszarpane, kuźwa. Brzydko to wygląda jak nic. Ja nie lubię tego, strasznie. Ja pierdziele, jak wyjechał, nie? Dobra, wsiądź do ciężarówki. Ją mamy tutaj. Pewnie będzie zadyma jak zwykle. Nie ma co się dziwić. Ale dawaj ciężarówkę. Robotaju. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, figure the explosive. It should blow up good. Maybe you be careful. Oh, kurczę. O kurczę. What the fuck? O kurczę. Ciężarówka jest naszprycowana ładunkami wybuchowymi. No nieźle. Ale pierdyknie. Dobra, lepiej delikatnie z tym jechać. Jak daleko jest? Oh my god, trochę daleko. Trochę bardzo daleko. Ciężarówką to tak trochę nudno. Może tak będzie troszeczkę lepiej. Ładnie tutaj sobie przejedziemy. Na żółtym, głębokim. Teraz w lewo muszę jechać. Strąbimy wszystkich. Dobrze jadę. O, dalimy radę. O nie. Drogi śledzie. Ja pierdzielaj, to auto tutaj jest. Dobra. Trochę w lewo. Odbiję. Juhu! O matko, migające światło z tyłu wskazuje. No. Oh my god. Możliwość wybuchu. Oh, god damn it. Będą strzelać do mnie? Chyba nie. Ja by... nie wybuchła ta ciężarówka. No tych samochodów jest za dużo. Po prostu tutaj. Jedno z naprzeciwka jedzie. Dobra, uff. Dobra, Roman dzwoni. O Jezu, wyjść i upić się. Dej nowi spokój, człowieku.
Jery, jaki korek. Oh my god. Dobra. Najpierw zaraz odkorkujemy ich. O nie, policja. Police underground. Dobra, gdzie jest Lux? Lux, Lux, Lux. Driftem, panie, driftem. Kurde, udało się. Patrzcie, samochód Trevora. Trevora, Trevora. Trevor. Dobra, w prawo. I w lewo. Oh yeah. Aha, muszę odbezpieczyć, okej. I teraz lepiej spierdzielać. Ale pierdyknie. Ale filmowo. To jest ten koleś tutaj? Coś tu jest w ogóle ciekawego? O, patrzcie, tu można wejść. Policja, o, damy. Dobra, idź z tą policją. Tego gnata muszę wyciągnąć. Będziemy się na pewno trykać. O, autozapis. I've blown the place up. But don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me. Nothing. This is how you treat me? Okej, dobra. Dowiedzieliśmy się właśnie, że nie mamy jajek. Standardowo. Kurczę, nic tu nie ma. Jeden wielki cypelek i nic więcej. Tak naprawdę. Taki jakiś blok. Szary blok, w którym nic nie ma ciekawego. O, patrzcie, tutaj mogę zeskoczyć. Hyc. O, prawie się zabiłem. Dobra, on się sam zabił. No nie wierzę. Nie wierzę w to. Chłop się sam zabił. Mhm. Tak. Dobra. Myślę, że to byłoby na tyle, więc... Siemaneczko do następnego